No i co, już koniec? To jest kanał Urban w Londynie. Po drodze do Pamukkale zatrzymaliśmy się w takiej farmerskiej wiosce. Nazywa się ona Ula. Prawdziwa Turcja. Słuchajcie, jesteśmy ponad 2000 metrów nad poziomem morza. Jest ciepło, jest słońce, ale nie ma takiego upału jak w Marmaris. I ludzie są bardzo mili. Wyobraźcie sobie, że dopiero co stanęliśmy i co się stało? Patrzę do nas, pan zaczął mówić do nas po polsku. Po polsku, bo pracuje w Marmaris z Polakami. A ty co pijesz w ogóle? Ayran. Typowo turecki. Napój. Napój słonawy. W ogóle bardzo często to do kebabów dają. Orzeźwiający. Jeszcze też może coś po tym być. Potem. Zobaczcie, jak wygląda ta wioska. ...35 tureckich lir, albo lira, jak to się mówi, i jesteśmy. Pamukkale, czyli wapienne skały, inaczej Hierapolis, tak to się nazywa, tak się to kiedyś nazywało. Czy warto? 35 lira za osobę? Zobaczymy. Ponoć te skały, wapienne skały, w których tworzą się takie wodne oczka, mają 14 tysięcy lat. Wyobrażacie to sobie? 14 tysięcy lat. Turystów też jest sporo. I jest też gorąco. Idziemy. Pierwsze, co musicie zrobić, wchodząc do Pamukkale, to jest ściągnąć buty. Bo, no jak powiedziałem wcześniej, te skały są bardzo stare, mają 14 tysięcy lat. No i niestety chodzenie w butach mogłoby je zniszczyć. Najpierw moczymy sobie nóżki w fajnej, przyjemnej wodzie, a potem, mam nadzieję, wchodzimy na skały, które są spoko, nie są gorące. Są wręcz, bym powiedział, nawet bardzo przyjemne. Z daleka to wszystko wygląda jak sól. Ale to nie jest sól, bo jak wcześniej także już wspominałem, jest to wapień. Przyjemne uczucie nawet. Za tym ogrodzeniem są słynne kury i koguty z okręgu Denizli. Denizli Horozu, czyli kury. Ale patrzcie na to. Mówiłem wam już wcześniej, że Turkowie, jak słyszę język polski, mówią do nas po rosyjsku. A więc polska flaga i objaśnienie na temat tych tutaj kurek w języku rosyjskim. Pod polską flagą. Szkoda, że pod brytyjską nie napisali w języku niemieckim. Powiem wam szczerze, będąc już w Grecji, w Atenach, w Rzymie, takie ruiny już na mnie wrażenia nie robią, ale są fajne. Tam z tyłu widać amfiteatr. Po drugiej stronie jest jeszcze jeden amfiteatr, taki poza miastem. Można także tutaj sobie pójść na stary, taki antyczny basen. Jest dokładnie tam, Antique Swimming Pool. Kosztuje on dodatkowe 50 lira. Niestety jest godzina 4:30, a o 17:00 jest mecz Anglia-Szwecja. Ale się tutaj chwilę tak jeszcze rozejrzę. Przed chwilą zrobiliśmy sobie wycieczkę po takim fajnym parku tutaj w Fethiye. Nazywał się Park Ormani. I ten park przyniósł nam, raczej dostarczył nam pewnej inspiracji na obiad. Co się tam działo? Tak, bo widzieliśmy miejscowych ludzi, którzy sobie odpoczywali. Jest niedziela tutaj, dużo sklepów jest zamkniętych, więc mają wolne.
i siedzą sobie rodzinami nad morzem, robią grilla. I robią takie typowo tureckie grille, na pewno nie takie, które my w Polsce robimy, czyli kiełbaski, burgery. Tutaj grillują fajne. A że jesteśmy Polakami, też lubimy. Grilla. I idziemy teraz do supermarketu i będziemy, przynajmniej postaramy się znaleźć takiego jednorazowego grilla, takiego, którego można położyć sobie na plaży. Właśnie jakieś tureckie przysmaki do grillowania. I będziemy robić to samo, co lokalni. Tylko na innej plaży. Pojedziemy sobie znaleźć jakąś fajną plażę. Jesteśmy właśnie po cudownej kąpieli w tej oto zatoczce. Zatoczce przy plaży, ale my jesteśmy na skałkach. Za miasteczkiem, za opuszczonym miasteczkiem Kajakoi, do którego zresztą się udamy. Jak w ogóle woda? Wyśmienita, orzeźwiająca, ciepła, przejrzysta. Dobra, teraz pokażemy Wam, jak zrobić tureckiego grilla. W sumie niczym się nie różni od polskiego. Potrzebujemy po pierwsze grilla. Miejscówkę. Miejscówka jest, grill jest. Grill kupiliśmy w sklepie, w supermarkecie, takim dużym. I kosztował około 17 zł. Oczywiście należy jakieś sztuczce. To jest nasza lodówka, pokaż. Lodówka składa się z lodu, dwóch wód, piwko i mamy kurczaczka. Nie, to nie jest akurat kurczak, to jest koftę. Jest chłodne, fajne. To jest prawdopodobnie z krowki. To jest os na ostro. Potem, co oni wrzucają? Widzieliśmy cebulę, którą kroi się dosyć grube plastry. I takie plastry grillujemy. Są przepyszne. To kupiłam pietruszkę, bo dają do wszystkich sałatek pietruszkę. To są papryki, tą jadłam, jest ostra, więc jak ktoś lubi, bardzo smaczna z grilla. Ta, mam nadzieję, że jest słodka dla Adriana. Kupiliśmy nożyk elegancki. A jak mięsko nam się już fajnie przypiecze, proponuję zawinąć to mięso, to cienkie ciasto, zawinąć i zrobić sobie jeszcze kebaba. Zgrillować na gorącej kratce. Myślę, że będzie prawie jak polski. Aha, i jeszcze kupiliśmy oczywiście sos, którego nie widziałam ani w Polsce, ani w Anglii. To jest sos do kofty. A kofty to takie pulpeciki. Ach, już mi leci ślinka. Zaczynajmy. Jesteśmy w miasteczku Kajakoi, a raczej w jego opuszczonej części. Tutaj kiedyś mieszkało 2000 tureckich Greków, ale niestety na początku XX wieku musieli się stąd po prostu wynosić. Wtedy trwała wojna turecko-grecka. Zresztą do dzisiaj starsze pokolenie Greków i Turków nie kwapi się do siebie, nie mają jakiegoś takiego wspólnego pierwiastka. Nie ma między nimi chemii, miłości. I tym takim przykładem jest między innymi to miasto. Chociaż widać tutaj w niektórych domach okna, widać jakąś zwierzynę, owce widać, a tutaj na przykład jest antena satelitarna. No i co, już koniec? Słyszycie te wezwania? Wzywają na miasto. Główna ulica w Oludenis. Wygląda jak jeden wielki market. Tam oryginalny. Hello.
Thank you. Same oryginalne sklepy. Tutaj na przykład co sprzedają? Supreme. Supreme. Buty Gucciego. Buty Gucciego. Labutena. Yeezy. Wszystko sprzedają. Generalnie bardzo dużo ludzi. Wyobraźcie sobie, że jest poniedziałek. Miejscowość mała. Jakieś może 3-4 tysiące mieszkańców. 3 razy więcej turystów w sezonie. Ale mi się kojarzy ta ulica z tą ulicą Playa del Carmen w Meksyku. Coś w tym jest, tylko krótsza. No taka komercja, no. Ej, masz ochotę na zakupy w Harulsie? O, Louis Vuitton! Przejeżdżając 4000 km, nie ma to jak zjeść sobie hamburgera i frytki. Ale to jest specjalny burger, bo jest z auberżynem. Auberżyn jest to narodowe warzywo Turcji. Turcji. Ale ja mam coś jeszcze lepszego. Nie wyobrażam sobie przejechać 4000 km. To tak jakby Polacy przyjechali z Polski 3000 km i jedli sobie tutaj pierogi. Albo na przykład schabowego w niedzielę. I ja mam tutaj jakąś mega zarąbistą wątróbkę. Zobaczcie, jak ona tu bulgocze. Ryżyk, sałatka. Do tego piwko. Viola, tradycyjny ocet, tak jak Anglicy. Jeszcze sól na górę i smacznego. Kolejny piękny dzień w Turcji. Tym razem za nami Blue Lagoon w Oludeniz. Opuściliśmy Fethiye, którego tak naprawdę nawet dobrze nie zobaczyliśmy, bo w Fethiye poruszaliśmy się po obrzeżach Fethiye. I raz w nocy wyszliśmy. A teraz mamy, o taki patrzcie, rowerki wodne, które nazywają się delfinami, no bo z tyłu mają płetwy jak delfiny, a z przodu mają, o takie patrzcie, dzioby delfinów. 80 tureckich lira za 2 godziny, więc myślę, że interes bardzo dobry. Same leżaki i parasol na plaży 45 tureckich lira, więc to jest chyba lepszy deal, bo tutaj możesz sobie popływać od czasu do czasu, skoczyć do wody. Jesteś w cieniu pod parasolem, zjeść sobie fajny lunch. Jest przyjemny wiaterek na wodzie. O tak wygląda słynna laguna w Oludeniz. Ostatni dzień na tureckiej rivierze. Wybieramy się do kanionu Sakli Kent. Ale zanim dojdziemy do kanionu, jeszcze po drodze, zupełnie przypadkowo, odnaleźliśmy wodospad, do którego idzie się o takim kanionem. Nie widziałem jeszcze zdjęć, widziałem tylko przy drodze taki znak Waterfall, 1 km i teraz 300 metrów od miejsca, gdzie zaparkowaliśmy samochód, musimy właśnie takim kanionem, taką rzeką, w takich butach. Nie są to buty z tureckiego bazaru. Iść. Dotarliśmy do celu naszej podróży. Wąwóz Sakli Kent. Wysoko. Spójrzcie sami. 300 metrów wysokości w najwyższym punkcie. Tutaj jest taka kładeczka. A na dole piękna i czysta woda. A my momentami właśnie po takiej wodzie będziemy szli, dlatego nie wziąłem mikroportu, więc może trochę wiać. Nie brałem telefonu komórkowego, tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Wszystko fajnie, ale jest tutaj jeden minus, co? Jest tak zimna woda, że mi kamerzysta uciekł z wody, nie chciał mi robić zdjęć. No bo mi nogi drętwieją, ej, czuję to centralnie, jakbym miał odmrożone, ale... Tylko wychodzi się na momencik na słońce i od razu wszystko wraca do normy. Nie wiem, im dłużej byłam w tej wodzie, to się przyzwyczajasz. Ale mroźno. Jest mroźno, jest mroźno. Można łyski mrozić.
słuchajcie, ten kanion to jest idealna opcja na tureckie upały. Codziennie ostatnio jest no, grubo powyżej 30 stopni. Tutaj jest fajnie, przyjemnie, co chwilę jest woda, co chwilę wypływają świeże strumyczki i jest naprawdę tanio. 7 tureckich lira wstęp do parku, 5 tureckich lira wstęp na, znaczy wjazd na parking, czyli słuchajcie, za 10 zł przychodzicie sobie w taką miejscóweczkę. Słuchajcie, to jest to miejsce, gdzie musimy już nasz spacer po wąwozie zakończyć. Tam robi się ciemno i tam jest bardzo wysoka półka. Da się na nią wejść, ale niestety ja mam kamerę, mam rzeczy w kieszeniach, kluczyki od samochodu, więc no, tam trzeba wchodząc zaryzykować, że będzie się cały mokrym, a pamiętajcie, że trzeba jeszcze tą samą drogą zejść, więc na 100% będzie się mokrym. Więc niestety, ale na jakimś kilometrze z kawałkiem nasza przygoda w kanionie się kończy. Wracamy z powrotem. Ale było zajebiście, polecam, bardzo polecam to miejsce. No. Kozak! W Polsce się mówi, że ktoś siedzi po turecku, albo że się siedzi po turecku, a w Turcji to słowo nabiera nowego znaczenia, bo my właśnie siedzimy po turecku w Turcji przy stole w restauracji, która znajduje się na takich domkach na drzewie. I słuchajcie, poruszając się po Turcji, możecie przy atrakcjach turystycznych natknąć się na takie małe restauracyjki, które wyglądają generalnie jak domy, są ładnie udekorowane, są przy samej drodze i jest tam zawsze pusto. My już wiemy, dlaczego tam jest pusto, ponieważ tam są wysokie ceny. Nie ma menu ustalanego i jak się podjeżdża, są tylko obrazki potraw i jak oni widzą, że jesteście nielokalnymi, to ceny automatycznie są 2 razy droższe. Na przykład ryba w tym miejscu kosztuje ile? 18 lir, a tam była 35. Plus jeszcze dodatki tam chcieli, to 50 by wyszło. Znaczy generalnie będziemy mieli fajną miejscóweczkę i fajny obiad za 2 razy mniejszą cenę niż u takiej biednej babci przy ulicy, która macha, żeby do niej wjechać i cię oskubać z lira. Patrzcie, dojeżdżamy do miejsca, gdzie są restauracje, w których zapewne jak się zatrzymacie, o tak jak ta, bo zaraz będę jeszcze za rogiem, jak się w takich zatrzymacie, będą próbować was naciągnąć na obiad. W miejscach przy atrakcjach turystycznych obiady powiedzmy kosztują po 15 lira za porcję, a tutaj w takich ładnych w sumie restauracyjkach zapłacicie 2 razy więcej. Nie ma tam żadnego menu, znaczy menu jest, ale nie ma cen na menu. Więc mogą wam mówić sobie co chcą. I tak ładnie machają. Wjedźcie do nas, oskubiemy was. Wjedźcie, wjeżdżamy. Więc jak będziecie się poruszać po Turcji samochodem, to takich restauracyjek uroczo wyglądających raczyłbym unikać. No to czas na krótkie podsumowanie tureckiej Riviery. Marmaris. Bardzo fajne miasteczko, dużo rosyjskich turystów, generalnie polecam. Fethiye, tam za dużo nie widzieliśmy, za to odwiedziliśmy kilka fajnych plaż dookoła. Dużo tubylców, czyli dużo Turków, też bardzo fajne, też polecam. I na sam koniec Oludeniz, chyba moim zdaniem najładniejsze miejsce, najładniejsze plaże, bardzo dużo Anglików. A już teraz przyszedł czas na Istanbul.
ale to zobaczycie już w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!